pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Drodzy bracia kapłani, siostry zakonne, osoby konsekrowane, alumni, umiłowanie w Chrystusie, siostry i bracia, przedstawiciele mediów, drodzy słuchacze, którzy za pośrednictwem mediów łączycie się w przeżywaniu zmartwychwstania Pana. Wydawać by się mogło, że pierwsze świadectwo o zmartwychwstaniu Pana powinno pochodzić od któregoś z uczniów Jezusa, Piotra, Jana, a może Filipa, który pierwszy rozpoznał w Jezusie Mesjasza, a tymczasem nie. Jezus Chrystus lubi zaskakiwać i do przekazania ważniejszych treści posługiwać się osobami nie z przysłowiowych pierwszych stron gazet, lecz osobami niepozornymi, nie mającymi wiele do powiedzenia, prostymi. Pokazał to wielokrotnie. Posłużył się Kananejką, aby powiedzieć, że Słowo Boże trzeba szanować i nigdy go nie wolno lekceważyć. Posłużył się Samarytanką, by pouczyć, że On jest źródłem wody żywej, która zaspokaja pragnienie życia w prawdzie. Posłużył się kobietą chorą na krwotok, aby nauczyć nas wytrwałości w modlitwie. A we współczesnych czasach posłużyłby się choćby siostrą Faustyną, by przekazać orędzie o nieskończonym miłosierdziu Bożym. I tak posługuje się nieustannie wieloma osobami przez historię, bardzo zwykłymi, prostymi, aby obwieszczać ważne i zbawienne Boże przesłania. Możemy więc powiedzieć, że działanie Jezusa Chrystusa jest niekonwencjonalne, bo nie mieści się w ludzkiej logice. Dzisiaj tego wielkiego przywileju ogłoszenia światu orędzia o zmartwychwstaniu Pana doświadczyła Maria Magdalena. Prosta, zwykła kobieta, ale o niezwykłym sercu, wrażliwym na cierpienie, na dobro, na obecność Boga. Widziała, jak niesprawiedliwie potraktowano Jezusa, skazując Go na śmierć. Stała pod krzyżem, współcierpiała. Jej serce było targane bólem, jak serce Maryi, Matki Jezusa, i jak serce samego Jezusa. Zrobiłaby wszystko, aby Mu ulżyć, ale nie było to możliwe. Widziała potem, jak Jezusa zdejmowano z krzyża i w pośpiechu składano do grobu, bo zbliżał się szabat. Nie miał nawet pogrzebu. Dlatego teraz pośpiesznie, pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, nie zważając na to, że jeszcze ciemno, ani na niebezpieczeństwo, szła z pośpiechem do grobu, aby dokonać obowiązkowych czynności pochówku. Gdy Maria Magdalena przybyła do grobu, zobaczyła kamień odsunięty. Nie zasłaniał już wejścia do grobu. Nie utrudniał rozpoznania tego, co się w nim dokonało. Nie było też w nim Jezusa. W pierwszej chwili pomyślała, że wykradziono z grobu Pana. Ale dlaczego zostawiono płótna i chusty? Jeśli tak, to dlaczego nie zabrano go razem z płótnami i z chustą? Przecież tak było prościej. Intuicja jednak podpowiadała jej, że w grobie dokonało się coś ważnego, dlatego szybko udała się do Piotra i Jana, aby im to oznajmić. Nawet jeśli nie jest jeszcze świadoma swoich słów, staje się pierwszą zwiastunką zmartwychwstania. A przybywając do Piotra i Jana, daje świadectwo, pierwsze świadectwo, że Chrystus zmartwychwstał. Jej pośpiech i trud, a przede wszystkim miłość do Chrystusa, zostają wynagrodzone. Zmartwychwstały Chrystus nie potrzebuje już namaszczenia, ale pełnego miłości serca.
Zmartwychwstały Chrystus nie potrzebuje pochówków, ale też nie potrzebuje serca, które pozostaje w grobie. Potrzebuje serca, które zmartwychwstanie. Dokładnie takiego serca, jakie było serce Maryi Magdaleny, wrażliwego na ludzką biedę, na cierpienie, na niesprawiedliwość, którego tak wiele w świecie. Takie gesty nie pozostają przez Jezusa niezauważone. Wręcz przeciwnie. Te gesty, nawet małe, prozaiczne, ale z miłości, stają się wielkie i zostają przez Niego obficie wynagrodzone. Miłość Marii Magdaleny, jak wcześniej Weroniki w czasie Drogi Krzyżowej, czy też Szymona Cyrenejczyka przy dźwiganiu krzyża, czy współczującego na krzyżu Łotra, są gestami, które mają moc przemiany ludzkiego serca i sumienia, i rozpalanie ogniem miłości i wiary również serca innych. To one są w stanie przemieniać dzisiejszy świat. To one przypominają, że w ludzkim sercu jest pragnienie Boga i pragnienie zbawienia. To one przypominają, że człowiek jest stworzony do wyższych rzeczy, a nie tylko do szarego egzystowania na ziemi. Zmartwychwstały Chrystus wybrał właśnie ją, Marię Magdalenę, aby obwieściła światu, że Jezusa nie ma w grobie. Na jej świadectwo Piotr i Jan udają się do grobu, aby osobiście przekonać się o prawdziwości jej słów. Gdy weszli do grobu i ujrzeli leżące płótna oraz chustę, która była na głowie Jezusa, leżącą nie razem, ale osobno, oddzielnie zwiniętą, zrozumieli, że w grobie dokonało się coś niepojętego. Odsunięty kamień, pusty grób, zwinięta chusta wskazują, że tu działał sam Bóg. To On wskrzesił zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, swojego Syna. Jan, umiłowany uczeń, gdy to wszystko zobaczył, uwierzył. Maria Magdalena niedługo potem wróci do grobu, by tam zobaczyć naocznie i rozpoznać zmartwychwstałego Pana. Jej serce napełniło się radością i niepojętym szczęściem, że Pan się jej okazał. Tę samą radość przeżywają uczniowie zmierzający do Emaus. Oni również byli tak zasmuceni śmiercią mistrza, że nie byli w stanie go rozpoznać, nawet wówczas, gdy z nimi rozmawiał. Rozpoznali go dopiero po łamaniu chleba. Mówili wówczas między sobą: czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami i pisma nam wyjaśniał? Natychmiast wrócili do Jerozolimy, aby się podzielić z innymi tą radosną nowiną. Podobnie i Tomasz, kiedy wreszcie włożył palec w miejsce przebitego boku Jezusa, zawołał: Pan mój i Bóg mój. A my? Jak przeżywamy to zmartwychwstanie? Czy jesteśmy pełni radości i szczęścia, że Chrystus zmartwychwstał? Czy nasze życie łączymy z Chrystusem zmartwychwstałym? Czy nasze postępowanie jest właśnie wynika z tego, że Chrystus zmartwychwstał? Czy też pozostajemy ciągle w Wielkim Piątku, ze smutkiem na twarzy i ze smutkiem w sercu? Zmartwychwstanie i wiara są ze sobą nieodłącznie związane. Zmartwychwstanie nadaje sens naszej wierze, o czym mówi święty Paweł. Próżna by była nasza wiara, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał. Zgromadzeni na liturgii eucharystycznej przeżywamy na nowo pamiątkę zmartwychwstania Pana. Jak wówczas, tak i dziś w tej świątyni zmartwychwstały Chrystus objawia się również Tobie, drogi bracie, droga siostro, na łamaniu chleba eucharystycznego. Wstępuje do Twojego serca, aby w nim pozostać na zawsze i aby je napełnić radością pośród codziennych spraw i problemów, trudności i niepokojów i tego wszystkiego, co Cię tak bardzo niepokoi,
co absorbuje Twoją uwagę, co czasem nie pozwala, aby się otworzyć na radość zmartwychwstania. Ta radość otwiera bramy Twojego serca, aby odmalować się również na Twoim obliczu i w Twoich oczach. Jest ona znakiem, że stałeś się prawdziwym uczestnikiem zmartwychwstania. A skoro tak, to Chrystus oczekuje, że podobnie jak Magdalena, Piotr, Jakub, Jan i inni, również i Ty staniesz się świadkiem Jego zmartwychwstania i że naniesiesz tę radosną nowinę do swojej rodziny, że przekażesz ją swoim dzieciom, przyjaciołom i znajomym, tym wszystkim Piotrom i Janom, których będziesz spotykał każdego dnia. Zmartwychwstały Pan niech Ci udziela tej samej wiary, abyś mógł ją nieść innym z radością i entuzjazmem. Zmartwychwstały Pan udzieli Ci tej samej radości, aby Twoja posługa Ewangelii stała się posługą ewangelizacyjną, misyjną. Pan udzieli Ci swojej mocy zmartwychwstania, abyś się nie bał, ale z odwagą w każdej sytuacji, tak jak mówi papież Franciszek, na ulicach, w szkołach, w urzędach, gdziekolwiek jesteś, abyś zawsze głosił Ewangelię Chrystusa Zmartwychwstałego. Bądź więc uczniem zmartwychwstania i głoś Ewangelię tam, gdzie Chrystus dzisiaj Cię posyła. Amen.